Ekonomiści zastanawiają się nad tym, czy mamy recesję, a tymczasem branża leasingowa, jeden z przecież z barometrów polskiej gospodarki, ma się bardzo dobrze. Jak wyjaśnić ten paradoks? O tym będę rozmawiał z moim gościem, Marcin Piasecki. Zapraszam. Jest ze mną gość, pan Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing Polska. Dzień dobry, panie dyrektorze. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie dyrektorze, no to jak wyjaśnić ten paradoks? Mam przed sobą dane z Związku Polskiego Leasingu, które mówią o 15-procentowym wzroście wyników branży leasingowej w porównaniu z okresem analogicznym, tak zwanym okresem analogicznym roku ubiegłego. Gospodarka nam się ociera o recesję, a tutaj jest tak dobrze, wartość leasingu wzrasta. No właśnie, niepokoi mnie troszeczkę to słowo wartość. Czy to nie jest tak, że to jest po prostu wynik inflacji? Panie redaktorze, przygotowując się do naszego spotkania, przeglądałem faktycznie wyniki branży, jak również dane makroekonomiczne. Nie ukrywam, że zasmuciła mnie wczorajsza informacja GUS-u na temat odczytu polskiego PKB w drugim kwartale i de facto w całym pierwszym półroczu, bo ona jakby ten odczyt jest trochę niższy niż się spodziewaliśmy. Jeden z kolegów użył takiego u nas bardzo fajnego określenia, że nasza gospodarka tak subtelnie wita się z recesją. Tu jednak widzimy, że tej subtelności jest faktycznie trochę mniej, także cały ten rok miejmy nadzieję, że PKB nie spadnie poniżej zera, że z różnych prognoz wynika, że ono może być 0,2, 0,4 i że tak to będzie wyglądało, a to daje nam pewien optymizm, jeśli chodzi o drugie półrocze. Teraz wracając bezpośrednio do pytania pana redaktora o to, czy i jak inflacja wpłynęła na wyniki firm leasingowych za pierwsze półrocze. Oczywiście, że wpłynęła. Wszyscy to odczuwamy. To nie jest tak, że firmy leasingowe same z siebie, czy też same w sobie są czynnikiem powodującym tą inflację. Ta inflacja, czy też jakby ceny dóbr przekładają się na wartość finansowanych przez nas inwestycji. Dlatego też, jeśli sobie popatrzymy, jaka jest ta inflacja w 2022 roku, w 2023 roku, to to ewidentnie powoduje i ma to wpływ na wartość oddanych przez nas przedmiotów. Przy czym pamiętajmy też o tym, że my pokazujemy pewne dane rok do roku, czyli pierwsze półrocze 23 do pierwszego półrocza 22, w tym pierwszym półroczu 22 roku też już mieliśmy inflację, także nie można danych inflacyjnych na koniec roku, czy też na koniec pierwszego półrocza w pełni przekładać na te wartości. Jak najbardziej zgadzam się z panem, że inflacja odpowiada za część tego wzrostu, ale bardziej jestem skłonny przyznać, że za ten wzrost odpowiadają przede wszystkim polscy przedsiębiorcy, którzy jakby zaadoptowali sytuację gospodarczą, jaką mamy i zgodnie z naszym najlepiej pojętą ideą takiej przedsiębiorczości działamy, aby się rozwijać, aby patrzeć do przodu, aby realizować inwestycje i myśleć o tym, co będzie na koniec tego roku, w 2024, w 2025 roku. I to są inwestycje, które teraz przedsiębiorcy realizują. Także mamy tu na pewno co najmniej trzy czynniki, bo jeszcze jest jeden istotny czynnik. Jeden czynnik to jest kwestia inflacji. Ona podbiła trochę wartości, które sfinansowaliśmy. Drugi czynnik, moim zdaniem najistotniejszy, no to jest czynnik taki, że jednak przedsiębiorcy chcą, inwestują, jakby zaadaptowali się do sytuacji i sobie z nią radzą. Jest jeszcze też trzeci czynnik, który jest istotny, zwłaszcza jeśli chodzi o rynek leasingowy, ale w ogóle o rynek motoryzacyjny, czyli to, o czym mówiliśmy przez ostatnie dwa lata, albo nawet trochę dłużej, czyli zaburzone łańcuchy dostaw, brak komponentów, podzespołów do pojazdów. My tego w tym roku już nie obserwujemy. Zarówno czwarty kwartał, czy też końcówka czwartego kwartału 22, jak i bardzo dobry pierwszy kwartał 23 roku, trochę słabszy drugi kwartał, ale widzimy, że te samochody, pojazdy, nie tylko lekkie, ale również te cięższe, one są dostępne. W tym obszarze, sobie tylko spojrzę, tutaj mamy prawie 27-procentowy wzrost rok do roku, jeśli chodzi o finansowanie samochodów lekkich, to jest 22 miliardy złotych. Także to pokazuje, że kilka czynników
wpływa na to, że mamy dobre odczyty, jeśli chodzi o leasing po pierwszym półroczu. Tak jak powiedziałem, troszkę ten nastrój psuje obraz gospodarki, jaką podał nam tutaj GUS za drugi kwartał, ale z drugiej strony ja się w pełni zgadzam z tym, co pan powiedział, że leasing zawsze był swoistego rodzaju takim papierkiem lakmusowym, takim wyznacznikiem, w którym kierunku idzie koniunktura. Owszem, zmagamy się z pewnymi okolicznościami. Zobaczymy, jak będzie wyglądał konsumpcja wewnętrzna w trzecim i czwartym kwartale, ale tu już też są powody do tego, żeby ta tendencja, którą mamy od roku praktycznie, żeby ona się odwróciła, żeby ta konsumpcja, ona się podwyższała, także zobaczymy, jak będzie wyglądał eksport, ale tutaj też mamy pozytywne odczyty, także jest wiele powodów, żeby mieć ciągle taki umiarkowany optymizm na koniec roku. Panie dyrektorze, 72% to jest wartość finansowania, to jest pula finansowania leasingowego pojazdów, czyli pojazdów tak zwanych lekkich, no i tych cięższych, ciężarowych. No to jest olbrzymia przewaga. Czy to jest tak, że ciągle i już na zawsze pojazdy będą z takim motorem, taką siłą napędową leasingu w Polsce, czy coś ciekawego się dzieje również wśród innych rozwiązań, przedmiotów, maszyn i urządzeń, które mogą być przedmiotem leasingu? Od zawsze leasing stał mocno finansowaniem samochodów i samochody były bardzo silnie finansowane przez ostatnie 20 kilka lat właśnie w formie leasingu. Także tu nie ma żadnej szczególnej sytuacji. To, co mówiłem wcześniej, czyli jak zniknęły te problemy z dostępnością samochodów, został przywrócony ten normalny cykl dostaw, także naturalnie przedsiębiorcy zaczęli finansować samochody. Te samochody są dużo szybciej dostępne. Już nie mówimy o czekaniu rok, tylko mówimy o czekaniu kilku miesięcy. Dużo jest samochodów bezpośrednio dostępnych, także ten efekt, że my finansujemy samochody, że 33 miliardy złotych w pierwszym półroczu to jest finansowanie pojazdów, 22 miliardy pojazdów lekkich, 11 pojazdów ciężkich, to bardzo dobrze oddaje ten kierunek finansowania i rodzajowego finansowania, jakie przedmioty są w zainteresowaniu klientów i firm leasingowych. Natomiast jest również drugi element, mianowicie w ramach tej drugiej nogi, czyli nogi maszynowej, rynek leasingu sobie poradził troszkę słabiej w pierwszym półroczu i tu nawet mówimy o lekkim spadku, bo około 2% spadku, jeśli chodzi o finansowanie maszyn i urządzeń. Tu znowu można powiedzieć, czy szklanka jest do połowy pełna, czy od połowy pusta. Ja uważam, że jest to trochę taki efekt wstrzymania inwestycji w maszyny, które można było obserwować już od drugiej połowy ubiegłego roku i to się trochę przełożyło jeszcze na ten rok. Jest jeszcze i jakby jeśli porównamy w takim razie cały tort, gdzie mamy samochody, gdzie mamy maszyny i urządzenia, to faktycznie w tym roku, w tym torcie 3/4 to są pojazdy. Ja myślę, że to będzie do końca roku i w przyszłym roku trochę się jednak wypłaszczało. Te pojazdy cały czas będą siłą napędową polskiego leasingu, natomiast myślę, że maszyny dojdą spokojnie do 30 kilku procent, jeśli chodzi o finansowanie. Także tak to też wygląda. Też trochę musimy pamiętać o tym, że wielu przedsiębiorców, mając zapasy gotówki, mając własne źródła finansowania, w wielu miejscach w tamtym roku, nie widząc adekwatnych, dobrych źródeł lokowania tych pieniędzy, owszem, zawsze są nieruchomości, natomiast nie widząc tego do końca, często były realizowane zakupy za gotówkę i stąd one nie były wtedy realizowane przez firmy leasingowe. Teraz widzimy, że to zaczyna też już wracać, także to będzie się, według mnie te różnice będą trochę malały, ale samochodami stoimy i chcemy je jak najbardziej finansować. Co więcej, coraz większy udział w tym jest samochodów zeroemisyjnych, elektrycznych, także na pewno będziemy też w tym kierunku przechodzili transformację.
Właśnie, panie dyrektorze, bo chciałem zapytać o to, czy coś się zmienia, jeżeli chodzi o branżę leasingową. Wspomniał pan o pojazdach niskoemisyjnych. Czy na przykład firmy leasingowe w jakiś specjalny sposób, na przykład za pomocą oferty, specjalnych ofert, traktują tego rodzaju rozwiązania? Czy po prostu pojazd to pojazd, niezależnie od tego, czy jest to pojazd z napędem klasycznym, czy pojazd bezemisyjny? Powiedziałbym tak, traktujemy specjalnie samochody ekologiczne z kilku powodów. Po pierwsze, tak postrzegamy swoją rolę w gospodarce od zawsze, żeby finansować nowe, nowoczesne maszyny i urządzenia. W tym zakresie również pojazdy, także jeśli chodzi o otwartość na tą zmianę, na elektromobilność, ale też nie wiem, na przykład na panele fotowoltaiczne, leasing jest jak najbardziej otwarty na finansowanie transformacji energetycznej w naszym kraju, między innymi w ramach elektromobilności, także jesteśmy tym jak najbardziej zainteresowani. Jest drugi element, no bo to nie jest tylko kwestia samochodu, to jest również kwestia dostępności punktów ładowania, kwestia jakości tych punktów ładowania i w tym zakresie też coraz bardziej chcemy się rozwijać, także my nie mówimy, że nie będziemy finansowali pojazdów spalinowych, bo będziemy finansowali pojazdy spalinowe, bo one ciągle stanowią ponad 90% pojazdów finansowanych w Polsce i one są potrzebne dla rozwoju transportu, dla rozwoju gospodarki. Natomiast jak najbardziej silnie uczestniczymy w finansowaniu tej zmiany w zakresie, w kierunku mobilności nieemisyjnej. Natomiast już odpowiadając trochę tak wprost na pytanie, czy firmy leasingowe coś szczególnego zrobią. Z jednej strony trudno coś szczególnego zrobić, ponieważ mamy koszt pieniądza, ponieważ mamy procedury kredytowe, procedury też podatkowe, natomiast z drugiej strony to jest obszar, w którym firmy leasingowe bardzo silnie ze sobą konkurują, a coś takiego jest zawsze dobre dla klienta końcowego, ponieważ konkurujemy przede wszystkim na marże, czyli te marże są niższe, to jest jedna kwestia. Druga kwestia, też konkurujemy na kwestię, żeby to było jak najszybciej dostępne w ramach procesu. I to jest też dobre dla klienta, bo staramy się ograniczać formalności, aby uzyskać finansowanie takich samochodów elektrycznych. Jest jeszcze trzecia bardzo istotna kwestia, mianowicie prowadzimy dialog z Bankiem Ochrony Środowiska oraz z Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Mój Elektryk, żeby jeszcze silniej zwiększać udział samochodów, które mogły być objęte dotacjami. Między innymi rozmawiamy właśnie z tymi instytucjami, aby zwiększyć wartość. Dzisiaj wartość w ramach mojego elektryka to jest 225 tysięcy złotych i ta inflacja, o której mówiliśmy, ona też dotyczy również samochodów elektrycznych. Także to są takie pola, takie obszary, w których chcemy wspierać tą elektromobilność. Panie dyrektorze, i na koniec porozmawiamy o pana firmie Santander Leasing Polska. Przypomnę, że wynik całej branży, jeżeli chodzi o finansowanie środków trwałych w pierwszym półroczu, to było prawie 48 miliardów złotych, czyli blisko 15% wzrostu. Natomiast państwo sfinansowaliście inwestycje o wartości blisko 4 miliardów złotych, czyli 16% wzrostu, więcej niż rynek. Czy zadecydowało to, o czym pan mówił, o czym pan wspomniał, czyli pojazd, ich dostępność i to, że ten rynek no, wrócił po prostu i ma się dobrze? Tak, jeśli chodzi o naszą firmę, cieszymy się, że udało nam się zrealizować dobre wyniki, że Santander Leasing osiągnął wyniki i dynamikę nawet trochę lepszą niż rynek, tak jak pan redaktor wspomniał, rynek niecałe 15%, my niecałe 16%, co nas bardzo cieszy. Bardzo silnie pomogły nam w tym zakresie nasze programy współpracy z naszymi partnerami, ale też z naszym bankiem macierzystym w zakresie finansowania samochodów lekkich. Tu mamy bardzo silny, ponad 30% wzrost, a też z kolei nasz spadek na maszynach był trochę mniejszy. Jesteśmy koło zera, może na lekkim minusie, tak 0,5 punktu, czyli trochę mniej niż cała branża. Także te dwa czynniki spowodowały, że uzyskaliśmy wzrost trochę większy niż w branży. Widzimy obszary wyzwań również dla nas. To jest transport ciężki, to jest sytuacja w branży rolnej, ale
bardzo się cieszymy z tych wyników, również w aspekcie jakości portfela. To, co zawsze powtarzam, dyscyplina płatnicza klientów jest naprawdę bardzo wysoka i wierzymy, że ona w dalszym ciągu będzie się tak utrzymywała, także to powinny być też elementy, które powinny mocno wspierać ten biznes. Wracając, ma pan rację, rynek leasingowy zrobił 48 miliardów złotych w pierwszym półroczu. Spodziewamy się przebić 100 miliardów na koniec roku, a my jako Santander Leasing chcemy mieć dynamikę wyższą niż rynek i w tym kierunku prowadzimy wiele różnych prac i rozwiązań. Tu oczywiście nie jesteśmy wyspą, tak, no bo obserwujemy też te czynniki, które dotyczą się i dzieją się w ramach działań takich makro, czyli z jednej strony kwestia tego popytu wewnętrznego, eksportu, dostępności środków. Trochę też obserwujemy, w którym kierunku legislacja i wybory będą wpływały na decyzje inwestycyjne klientów. Też nie możemy zapominać, że to jest bardzo istotny czynnik. No czyli panie dyrektorze, trzeba wziąć pod uwagę również te czynniki. No cóż, no ale niepokoją te maszyny. Czy w maszynach będzie lepiej? Czy zostaną powstrzymane spadki? To oczywiście będzie zależało również od siły eksportowej polskich przedsiębiorców, ponieważ jesteśmy wyniki za drugie półrocze, za pierwsze półrocze tego roku pokazują, że nasi przedsiębiorcy dobrze sobie radzili jako eksporterzy i również eksporterzy dóbr konsumpcyjnych. Także to może też od tego zależeć, jak również od odbudowania się popytu wewnętrznego. Natomiast ja myślę tak, że jeśli mówimy o wyhamowaniu inflacji, a raczej cele inflacyjne są takie, żeby to było poniżej 10%, istotnie poniżej 10% w tym roku, w związku z czym powstanie obszar do zwiększania finansowania, do przewidywalnego finansowania, w związku z czym będzie też obszar do tego, żeby powrócić w zakresie finansowania maszyn i urządzeń. I tak jak powiedziałem, my jako Santander Leasing zawsze byliśmy mocni w tym obszarze, także liczymy, że również w tym zakresie odbicie finansowania maszyn i urządzeń pozytywnie wpłynie na nasze wyniki. Też na to chciałbym zwrócić uwagę jeszcze w kontekście trochę tego, co mówiłem wcześniej, mianowicie zbliżających się wyborów, no to również kwestia legislacji. Mamy wiele również różnych rozwiązań legislacyjnych, które one same w sobie również mogą napędzać koniunkturę w drugim półroczu, chociażby koniunkturę w zakresie czy to właśnie odnawialnych źródeł energii, czy też koniunkturę w zakresie budownictwa, kredyt dwuprocentowy. To wszystko powinno spowodować, że będą takie czynniki wspierające przedsiębiorców, wspierające gospodarkę i one mogą pozytywnie wpłynąć również na rynek maszyn i urządzeń. Jest jeszcze jedna kwestia, o której do tej pory nie mówiliśmy. Nie mówiliśmy o COVID-zie, nie mówiliśmy o wojnie w Ukrainie i to nie są tematy, nad którymi, a zwłaszcza wojna w Ukrainie, nad którymi można przejść do porządku dziennego, bo to jest, to nieszczęście cały czas się dzieje. Ale też zwróćmy uwagę, że ono nie ma bardzo dużego wpływu na polską gospodarkę. Tutaj dużo większy wpływ mają te czynniki ogólnoświatowe związane z wysokością stóp procentowych, związane z inflacją, związane z łańcuchem dostaw. Także to również jest taki sygnał, że po okresie przerażenia, tak to nazwijmy, tą sytuacją, trochę się adoptowaliśmy i chcemy być również silni w Europie w tym trudnym okresie. I zakładamy, że tak to będzie wyglądało. Jest oczywiście kilka kwestii, które wymagają zmiany, poprawy. Są nowe regulacje dotyczące na przykład pożyczki lombardowej, którą może być objęte finansowanie rolników. To są takie kwestie, o których trzeba dyskutować, żeby one nie były barierami, a żeby wzmacniały finansowanie polskich przedsiębiorców. Tak jest, jak najmniej barier. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był pan Mariusz Włodarczyk, dyrektor zarządzający Santander Leasing Polska. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję panie dyrektorze, dziękuję państwu. Do widzenia.